Cześć, nazywam się Piotr Łużecki i od 7 lat zawodowo zajmuję się frontendem. W tym kursie stworzymy sklep internetowy i nauczymy się wielu dobrych praktyk, jak najlepiej robić podobne aplikacje w Vue. Stack, jaki będziemy używać, to Vue, Vuex oraz SAS. Jako prototyp serwera API wykorzystamy JSON Server. Układ katalogu w projekcie będzie domyślny, który uzyskamy po utworzeniu aplikacji za pomocą Vue CLI. Najważniejsze katalogi to folder DB, w nim zawarte są przykładowe dane serwera, SRC, a w nim folder assets, tu trzymamy statyczne zasoby takie jak obrazki, components, w nim będziemy trzymać wszystkie komponenty, directives, będzie zawierał dyrektywę Vue i 18n, folder z tłumaczeniami, router, z plikiem index.js, w którym będziemy deklarowali, jaki adres URL odpowiada za jaki widok w aplikacji. Store, ze wszystkimi definicjami do Vuex Store'a. Styles, w nim przechowujemy style. W ramach tego kursu przygotowałem te pliki ze stylami, żebyśmy nie tracili czasu w trakcie kursu. Plik components scss odpowiada za style wszystkich komponentów w aplikacji. Consts, zawiera stałe sasowe, takie jak np. kolory czy marginesy. W main scss są zawarte style ogólne oraz kilka klas pomocniczych, takich jak np. klasa container. Dalej katalog utils z plikiem api.js, w nim są wszystkie metody odpowiedzialne za komunikację z serwerem. Oraz katalog views z widokami aplikacji. W ramach tego kursu nie korzystam z żadnych bibliotek UI, żeby kurs był jak najbardziej uniwersalny, ale gorąco zachęcam do korzystania z nich. W pliku z linkami do kursu dodałem linki do biblioteki Element.io oraz Vuetify.js, przydatnej wtyczki do VS Code o nazwie Vetur oraz linki do wtyczek przeglądarkowych, które pomogą debugować aplikację Vue. Na koniec jeszcze dodam, że w trakcie kursu będę korzystał ze skróconych wersji dyrektyw vbind oraz vOn, czyli w przypadku zbindowanych atrybutów pominiemy część vbind. W przypadku event handlerów vOn dwukropek zastąpimy małpą. To tyle tytułem wstępu i zapraszam do pierwszej lekcji.